Witam znaki powietrza, czyli wodniki, bliźnięta i wagi z wiadomością na 4 grudnia. I tutaj są takie... Wyłożyłam karty i pierwszy rządek tutaj ładnie, pracujecie, jesteście zadowoleni, jest perspektywa na coś, że coś się powiedzie. I tu drugi rządek wyłożyłam, patrzę, ojej. Piątka, dezorganizacja. Piątka to jest cyfra taka, dezorganizacja. Sprzeczne działania, sprzeczność interesów. Jakiś niedostatek. Jakaś bieda w jakimkolwiek znaczeniu. Ból psychiczny. Aż muszę, nie wiem, coś się stanie. Zaraz muszę więcej kart. Coś się stanie. To znaczy, to jest takie... Może się stać. Jest ogólnie zadowolenie. Potencjał, a tu co? Jeden dzień i... Tu jest siódemka. Siódemka to jest trudna cyfra. Coś zakrytego, coś, jakaś tajemnica, coś, dużo myśli, ale zaraz zobacz, że to ktoś może coś nie czegoś nie mówi wam, jeżeli pojawi się karta kogoś, osoby. Nie. Nie, to jest... Zaraz. Jeszcze jedną kartę. Nie. Czyli nie to, że cios od kogoś. Nie. To jest tylko tyle, że jakieś takie sprzeczne interesy, czyli wy sami poczujecie, że coś nie działa. Tutaj satysfakcja, zadowolenie, tutaj... Dezorganizacja się pojawi i może być smutek z tego, że coś nie działa. I to was skłoni do, w takim razie do zmiany nastawienia, sposobu załatwiania danej sprawy. Skłoni was do takiej myśli, że aha, tak to nie zajdę daleko. Trzeba zmienić sposób załatwienia tej sprawy, żeby osiągnąć sukces. I tu będziecie próbować coś zmienić. Coś nowego. Nowa metoda. Stare działanie nie da rezultatu. Trzeba będzie spróbować czegoś nowego. Nowa metoda. Nie widzę tu innej osoby, żeby ktoś wam coś takiego tam zrobił, zaszkodził. Nie. Zaraz wezmę z tych moich takich kart. Które jakieś wielkie arkana, która przyświeca karta. Ta może. O, siła. No nie dziwnego, że potrzebujecie siły. Żeby wszystko, mieć wszystko pod kontrolą. Mimo tej destabilizacji, która się pojawi, ale to tak bym powiedziała, chwilowo się pojawi, nie będzie trzymać cały dzień. Bo wy zmienicie, to może być w środku dnia, jeżeli patrzeć, że to jest rano, południe, wieczór, no to można w środku dnia jakoś tak. Jakaś destabilizacja się pojawi, ewentualnie kłótnia z kimś albo z samym sobą, jakaś taka
że nie wiem co, jakaś taka, takie podejście, że nie wiem co mam teraz robić. Tyle różnych sprzecznych myśli, sprzecznych działań. Ale rozwiązanie jest takie, żeby podejść do sprawy inaczej. Próbować tę sprawę załatwić inaczej. Stara metoda nie da rezultatu. Także to jest wskazówka na ten dzień. A, na pewno dostanę pytania. O, jakie karty? Tak, te karty są to. Koty z Grecji. Właśnie, wygrałam na aukcji internetowej dla pomagania. Ta aukcja była dla kotów z wyspy Rodos, bezdomnych kotów. Więc takie bardzo oryginalne karty. To są właśnie te bezdomne koty z wyspy Rodos. Taka wyspa, Grecja, ciepło, a co z tego, jak tyle bezdomnych. A to jest na rewersie, tak. Bardzo piękne karty. Nie wiem, skąd oni je. No z Grecji, bo tam jeżdżą. Tutaj fińska organizacja charytatywna, pomagająca bezdomnym kotom. Tutaj może ktoś sobie, nie wiem, może to ktoś sobie zamówi. Jakieś www.tubis.gr. Gdzieś tam kupili. Tak. Że ja lubię koty, no i psy też, więc takie oryginalne karty. Tak. Dobrze, także informacja na 4 grudnia przekazana. Proszę pamiętać, że wszystko jest, ma być pod kontrolą, żeby ta sprawa, te piątki, dezorganizacja, żeby to nie wytrąciło Was z równowagi. Tak, trzeba spróbować coś nowego, bo stare podejście do sprawy nie zda egzaminu. No to do zobaczenia z czytaniem na następny dzień.